Dziękuję Bogu, bo to łaska, że tu jestem, bo nie miałem zamiaru tu przyjechać wcale. Nie miałem takiej chęci ani ochoty, bo wiem, że Panu przynoszę nieraz taki wstyd. Chciałem tak za Nim iść, żeby Jemu się tak podobać, a popełniam dużo błędów i to mnie boli. I naprawdę mi się jest tak wstyd, bo wiem, że On za mnie umarł i On mnie kocha. On jest moją miłością. Nawróciłem się rok temu. Byłem złym człowiekiem. Mi to Bóg pokazał, nie człowiek. I mnie Bóg przyprowadził do zboru, nie człowiek. Żaden człowiek mnie nie przyprowadził. Nie wziął za rękę i pokazał, że tam się modlę do Boga. Tak nie było. Osobiście Pan mnie wziął i przyprowadził. I za to Jemu dziękuję. I nigdy Mu tego długu nie spłacę. Nie jestem w stanie Mu tego spłacić. Byłem pijany, gdy przyszłem, dowiedziałem się, szukałem pomocy. Było tak, że jak byłem pijany czy trzeźwy, to już leżałem i mówię, Boże, oby tylko po pijanemu nie umrzeć. Pierwszy raz styczność z alkoholem miałem, gdy miałem 5 lat. Wyobrażacie sobie, co to znaczy 5 lat, dziecko, które nie chodzi do szkoły, pije bimber z łyżki stołowej, bo w domu pędzono bimber. Nocami, bo to były czasy komunizmu. Ja pamiętam czasy komunizmu dobrze, bo mam 45 lat. I gdy ojciec pędził ten bimber, dał mi z łyżki. A bimber to mocny alkohol, 70%. Ci, co mieli styczność z alkoholem, to wiedzą, co to jest. I parę łyżek i spałem. I tak było prawie za każdym razem, nie? Później, gdy miałem 6 lat, też pili przy stole. Pamiętam to. Mi to Pan objawił, jak się nawróciłem. Objawił moje grzechy od małego dziecka. I podsunęli mi alkohol na stole, na krawędź stołu. Stół był wysoki, nie mogłem sięgnąć, ale sięgnąłem i wypiłem ten alkohol. Później w pierwszej, drugiej klasie, do komunii, gdy jechałem, po obrazek. Też wypiłem 2 kieliszki alkoholu i pojechałem po ten obrazek. I tak się toczyło. Nauka wcale nie szła, bo już alkohol działa na mózg, uszkadza mózg. Nie szła nauka. Nie zdawałem z klasy do klasy, a szybko rosłem. Rozwijałem się tu fizycznie szybko, na dziwny sposób. W szkole zaczęły się już takie rzeczy, że przestałem się bać nauczycieli. Inne rzeczy niemoralne. I z podstawówki mnie normalnie wyrzucili. Miałem 17 lat, a byłem w 5 klasie. Wstyd mówić. I poszłem do szkoły dla pracujących. I tam 2 lata przemęczyłem, skończyłem tą podstawówkę. Tam byłem w domu diabła. Tam byłem w domu diabła. Tam była wszelka rozpusta, alkohol, wszystko. Macie dzieci i chrońcie je. Módlcie się o swoje dzieci, żeby nie zakosztowały grzechu. Bo to później trzyma. To tak trzyma, że trzeba się modlić długo, bo ja walczę z tym. Z innymi rzeczami walczę nocami i się modlę. Ale wiem, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. Żaden człowiek nie pomoże, tylko żywy Chrystus pomoże. Bo Mu zaufałem. Chociaż się przewracam, potykam się, ale wiem, że On mnie podniesie. Oddałem Mu swoje życie z całego serca i to dziękuję, że On mnie powalił na kolana. Osobiście Pan Jezus mnie powalił na kolana, gdy wziąłem Biblię w ręce. Nikt mi nie mówił, że Ty musisz objawić swoje grzechy, że musisz wyznać. Mi tego nikt nie mówił, żaden człowiek. Nikt ze zboru, żaden brat, nikt mi tego nie mówił, że musisz Panu grzechy wyznać. Otworzyłem Biblię Mateusza. Przeczytałem, nie cudzołóż, za to jest, kto jest grzech. Nie patrz, bo to jest grzech. Czci ojca i matkę swoją, bo za to jest śmierć. To jest grzech. Najmniejszy grzech jest śmierć. Nie ma. Jest śmierć za grzech. Przebaczenie jest w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim. I pamiętam to jak dziś. Ty będę pamiętał to do końca. Niesamowity strach. Strach, wstyd. Poczułem obecność Boga przede mną. Poczułem, jak On mnie rozbiera, jak On mnie obnaża moje grzechy.
I zacząłem błagać, żeby mi przebaczył to. Żeby mi to przebaczył. Pokutowałem strasznie za to. Tak płakałem, tak się cząsłem, błagałem, bo odczułem piekło. Ja tu odczułem piekło. Odczułem śmierć, wieczną śmierć. I później poczułem takie pragnienie, taką miłość do Niego. Taką miłość. Tak jak ja Go kocham. Tak jak ja Go kocham. On jest moją miłością, On jest dla mnie wszystkim. Ja się o nic nie modlę, tylko żeby z Nim być. Żeby być w Nim zakochany jak Paweł Apostoł. Cały zakochany, pochwycony Jezusem. Bo to się liczy. Ale zaraz przyszedł też diabeł. Ci, co się nawrócili szczerze, to tak jak w Słowie Bożym pisze, nie dziwcie się, jak coś nie dziwnego spotka, prawda? I spotka, jeżeli ktoś się tak szczerze nawrócił do Pana. Spotka. Diabeł osobiście do mnie przyszedł. W nocy przyszedł, w dzień przychodził. Mówił do mnie, oskarżał mnie. W nocy mi się pokazał. Niesamowite rzeczy. Ale ja wiem, że jest większy ze mną. Pan Jezus mój. I dziękuję, że tu jestem. Dziękuję za każdego brata, za siostrę. I chciałem jeszcze powiedzieć, dwa dni temu miałem takie zdarzenie. To tak Pan mi to objawił, nie? Bo ja też nie aż tak z pretensjami do Pana. Panie, dlaczego tak, dlaczego tak? I Pan mi objawił pewną rzecz. To jest i na próbę mnie wystawił i mi coś pokazał. W tamtym tygodniu siostra mi powiadomiła, że zaginął pogotowie mego brata, kuzyna. Kuzyna wzięło, bo też alkoholikiem właśnie jest. Zabrało go pogotowie i on znikł. Nie mogli go znaleźć. No ale tak się stało, że go znaleźli, że na detoksie tam leży. No i nie miał kto jechać. Ja do swojego brata mówię, pojedzie ze mną. On mówi, ja nie pojadę, przyjdzie mi jeszcze za szpital płacić tego, nie? Ja sobie myślę, Panie Boże, a czemu ja? Co mnie to obchodzi? A tak sobie myślę, przecież ty alkoholikiem byłeś, nie? I wiecie, żebym nie myślał, że popadłem w pychę, bo jestem bez pracy i ciuchów też nie mam. Ostatnie ciuchy, jakie miałem w domu swoje, osobiste, podkoszulki, wszystko osobiste, wyprałem dokładnie, spodnie swoje ostatnie. To, co mam, to jest moje, więcej nie mam rzeczy. Wpakowałem mu do torby, ręczniki, wszystko. Wpakowałem, bo słyszałem, że on na pogotowie go zabrali, nagiego. Zabrali go, nie? I wziąłem te ciuchy do torby, buty, skarpety, wszystko. I zawiozłem tam do tego ośrodka, gdzie on leży w tym szpitalu. I tam zobaczyłem, przyszłem do niego, myślałem, że coś powiem mu o Bogu, nie? Ale on taki jest, że w pampersach, na łóżku go wożą. Nie kojarzy prawie człowieka, ledwo co mnie poznał. I tak stanąłem przy nim. I tak sobie myślę, Boże, ja Ci dziękuję, bo przecież ja tu mogłem w tych pampersach leżeć. Jakbym tak dalej, jakby mnie Bóg nie znalazł, to ja bym w tych pampersach leżał. I mi to Bóg pokazał. I pokazał mi jeszcze jedną rzecz. Jak Samarytanin, który idzie faryzeusz zostawił, idzie jeden, zostawił, a Samarytanin szedł, podniósł tego, nie? To tak sobie myślę, Panie, dziękuję, że mogłem coś zrobić. To nie moja żadna zasługa, że mu te ciuchy oddałem, ale poczułem się lepiej, tak na sercu, tak mi lżej, chociaż on Boga nie ma, ale chociaż będzie ciepło w tych ciuchach jemu tam, w czystych, wypranych. Może Pan się nad nim zmiłuje. Nie wiem tego. Dziękuję za każdą chwilę. Moim jednym, największym pragnieniem w moim życiu jest. Nie modlę się o żonę. Nie modlę się o jakieś dobre życie, wygodę w życiu. To nie jest ważne dla mnie teraz w ogóle. Tylko to poznać mego Pana, dokładnie Go poznać, być Nim zachwyconym. To jest moje pragnienie serca. Wiem, że to mam od Niego i chwała Ci za to, Jezu. Serdeczne pozdrowienia ze zboru z Walimia przesyła brat, mój pastor, bliski mojemu sercu, Wojciech Maciak.
chwała Bogu, dziękuję.